W tym odcinku kursu programowania C Sharp Unity. Dzisiaj zajmiemy się zmiennymi oraz funkcjami. Zacznijmy od zmiennych. Zmienne możemy traktować jako pudełka, w których przechowujemy jakąś informację. Zmienne definiujemy w następujący sposób. Najpierw podajemy typ zmiennej. Określa to, jakiego typu informacje przechowuje dana zmienna. Przykładowo int oznacza, że zmienna przechowuje liczbę całkowitą. Następnie podajemy nazwę naszej zmiennej. Ogólnie przyjmuje się, że nazwy zmiennych zaczynamy z małej litery, a każdy kolejny człon z wielkiej. Przykładowo moja liczba. To, co teraz napisaliśmy, nazywa się definicją zmiennej. Każdą definicję zmiennej kończymy średnikiem. Możemy po definicji zmiennej od razu przypisać do niej jakąś wartość. Aby to zrobić, po nazwie zmiennej piszemy znak równości oraz wartość, którą chcemy przypisać. Teraz nasza zmienna przechowuje liczbę 7 i będzie przechowywała tak długo, aż nie przypiszemy do niej innej wartości. Taką definicję zmiennej wraz z przypisaną wartością nazywamy deklaracją zmiennej, a pierwsze przypisanie wartości do zmiennej nazywamy inicjalizacją. Na chwilę zostawmy zmiennej i przejdźmy do funkcji. Funkcję możemy traktować jako operację, niekiedy bardzo skomplikowane operacje, które wykonują różne działania na naszych zmiennych. Taka funkcja może zwracać jakąś wartość. Wtedy przy tworzeniu funkcji na samym początku podajemy typ wartości, którą funkcja zwróci. Przykładowo jeśli chcemy, żeby funkcja zwróciła liczbę całkowitą, na samym początku piszemy int. W przypadku, gdy funkcja nie zwraca żadnej wartości, a jedynie wykonuje działania na samym początku, piszemy void. Zaraz po typie piszemy nazwę funkcji. Nazwy funkcji zaczynamy z wielkich liter. Przykładowo moja. Funkcja. Funkcja może przyjmować również argumenty, na których będzie operowała. Jeśli przyjmuje, wtedy przy wywołaniu funkcji musimy poddać ten argument, inaczej funkcja nie zadziała. Zaraz zobaczymy to na przykładzie. Aby zdefiniować czy funkcja przyjmuje argumenty otwieramy okrągły nawias zaraz po nazwie funkcji. A w środku po przecinku wypisujemy zmienne, które chcemy aby funkcja przyjmowała jako argumenty. Najpierw typ zmiennej, a następnie nazwę. Jeśli chcemy aby argument był liczbą całkowitą wpiszemy int, a następnie nazwę zmiennej. Zmienna. Jeśli funkcja nie ma przyjmować żadnych argumentów, to pole pomiędzy okrągłymi nawiasami zostawiamy puste. Zaraz po tym otwieramy i zamykamy klamrę. Wszystkie instrukcje, które ma wykonywać funkcja, zawierać się muszą właśnie w tych klamrach. Zaraz po stworzeniu nowego skryptu w Unity widzimy, że powstają dwie domyślne funkcje: Start oraz Update. Są to domyślne funkcje Unity. Funkcję update omówimy w jednym z przyszłych odcinków. Funkcja start natomiast wywołuje się od razu po tym, jak obiekt, do którego przypisany jest skrypt, pojawia się w grze pod warunkiem, że skrypt ten jest włączony. Napiszmy sobie tą funkcję w naszym skrypcie: void, ponieważ ta funkcja nic nie zwraca, Start. Puste nawiasy, ponieważ nie przyjmuje żadnych argumentów oraz klamry. Napiszmy teraz polecenie, aby funkcja wypisywała wartość naszej zmiennej w konsoli gry. Aby to zrobić, piszemy debug lag i w się wartość, którą ma wypisać. W naszym wypadku moja liczba. Zapisujemy Ctrl S. I teraz po wciśnięciu Play widzimy, że w konsoli pojawi się liczba 7. Zmieńmy teraz wartość naszej zmiennej w środku funkcji. Jeśli zmieniamy wartość istniejącej już zmiennej, pomijamy jej typ i piszemy tylko jej nazwę, a następnie znak równa się. Oraz wartość nowej liczby. Czyli przykładowo moja liczba równa się 15. Od teraz nasza zmienna przechowuje liczbę 15, a nie 7. Jeśli teraz wciśniemy play, zobaczymy nową wartość w konsoli. Jest 15. Możemy też wykonywać różne operacje na naszych zmiennych. Stwórzmy nową zmienną tego samego typu. Nie nadawajmy jej na początku żadnej wartości. Czyli int, moja inna liczba i średnik. Zainicjalizujemy ją dopiero wewnątrz funkcji start. Napiszmy, że wartość naszej nowej zmiennej równa się wartości starej zmiennej pomnożonej przez 3. Czyli moja inna liczba porówna się moja liczba razy 3. Ważna jest też kolejność pisania. Teraz napisaliśmy tą instrukcję po tym, jak przypisaliśmy do mojej liczby nową wartość. Czyli wartość całej tej operacji będzie wynosiła 45, ale wystarczy, że tą linijkę przeniesiemy troszkę wyżej. I teraz wartość moja liczba będzie 7, a nie 15. Ponieważ przypisanie 15 odbywa się po tej instrukcji. Więc wartość całej tej operacji będzie równa 21. Jak teraz wypiszemy na konsoli wartość naszej nowej zmiennej powinno być 21 i tak też się stało możemy też wykonywać operacje na kilku zmiennych naraz wypiszmy wartość nowej zmiennej pomniejszonej o starą zmienną czyli moja inna liczba odjąć moja liczba teraz powinno pokazać 6 21 Minus 15. I tak to już się stało. Napiszmy teraz naszą pierwszą funkcję, która będzie coś robiła. Chcemy, aby dodawała dwie podane przez nas jako argumenty wartości, a następnie zwróciła tą wartość. Chcemy zwrócić liczbę całkowitą. Dlatego, jako typ funkcji, podajemy int. A następnie, podajemy nazwę funkcji. Przykładowo, dodaj dwie wartości. Chcemy mieć dwa argumenty, dwie liczby całkowite, dlatego w okrągłych nawiasach piszemy int. Pierwsza liczba całkowita, przecinek i druga zmienna. Int. Druga liczba całkowita. Zamykamy nawias okrągły i otwieramy klamry. Teraz tworzymy zmienną pomocniczą. A na której będziemy mogli wykonywać operację. Czyli piszemy int, ponieważ chcemy, żeby to była liczba całkowita, wynik równa się, i teraz piszemy, jaką operację ma wykonać. Chcemy, żeby dodał pierwszy argument funkcji do drugiego argumentu funkcji, czyli pierwsza liczba całkowita, dodać druga liczba całkowita, i na końcu każdej instrukcji musi znaleźć się średnik. Już mamy nasz wynik, teraz wystarczy go zwrócić. Żeby to zrobić, na samym końcu funkcji piszemy return, czyli zwróć i w nawiasie wartość, którą chcemy zwrócić. Czyli piszemy return oraz w nawiasie wynik. Na końcu tego też musi znaleźć się średnik. Teraz w naszej funkcji start możemy wywołać tą funkcję. Przy wywoływaniu funkcji pomijamy jej typ i wpiszemy tylko nazwę oraz podajemy argumenty, jeśli jakieś są. Czyli przykładowo, dodaj dwie wartości i w nawiasie: Moja liczba. Przecinek, moja inna liczba. I teraz ta funkcja doda te dwie zmienne do siebie. Wynik tej funkcji możemy przypisać do jakiejś zmiennej lub po prostu wyświetlić w konsoli. Wtedy tą linijkę możemy usunąć i tu, jako argument, podać wynik tej funkcji. Czyli dodaj dwie wartości. Moja inna liczba, przecinek, moja liczba. I teraz z konsoli zobaczymy, powinno być 21 plus 15, czyli 36. I tak też się stało. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki, wielkie. Zapraszam do następnego odcinka.